Hej kochani, tu hulaj dusza, paranormalne rzecz jasna. Spotykamy się tutaj po raz pierwszy, po raz pierwszy słuchacie podcastu na nowym kanale. Jest mi bardzo miło, jeżeli ktoś zdecydował się kliknąć w tę miniaturkę albo w link, no i teraz się słyszymy. Nie chcę robić jakiegoś przydługiego wstępu, ponieważ zakładam, że większość z was jest z mojego pierwszego kanału, czyli Hulaj Dusza, a przeszła tutaj z tego powodu, że lubi słuchać historii paranormalnych, tak zwanych nieproszonych gości, ponieważ właśnie od tej serii sobie zaczniemy, ale mówię od razu, że będą się pojawiały również inne serie. Nie chcę zdradzać za dużo, z pewnością będą historie widzów, i te historie widzów to są oczywiście wasze historie, dlatego też za każdym razem, na dole w komentarzu będzie przypięty mail dla osób, które chcą wysłać swoje historie, które rzecz jasna się później tutaj pojawią. Jeśli chodzi o kwestie takie czysto organizacyjne, to oczkami się zaświecą, jeżeli zechcecie zostać tutaj na dłużej, na przykład klikniecie w subskrypcję, a jeżeli chcecie na przykład mieć powiadomienia na bieżąco, bo jest taka opcja, to jest taki dzwoneczek, można go kliknąć i wtedy też powinny przynajmniej przychodzić powiadomienia o nowych podcastach. Jeżeli chodzi o nowe podcasty, no właśnie, kiedy one się będą pojawiać, początkowo planuję, że będą się one pojawiać raz w tygodniu, no bo na drugim kanale są podcasty dwa razy w tygodniu, więc łącznie możemy się słyszeć trzy razy w tygodniu. Nie wiem jeszcze, czy będzie to wtorek czy czwartek, możecie dać znać w komentarzu, który dzień Wam bardziej pasuje, chociaż myślę, że dla większości tak mówiąc dosyć potocznie jeden członek, kiedy to będzie. Myślę, że to tyle, jeżeli chodzi o kwestie organizacyjne. Jeżeli macie jakieś sprawy, które Was ciekawią, które by się nadały na tematykę tego kanału, to również jestem bardzo otwarta na propozycje, możecie śmiało Pisać. A dzisiaj przechodzimy do sprawy. Która tak naprawdę miała być pierwszą z tej serii. No i tak sobie to odwlekałam, odwlekałam, no bo temat dosyć rozwlekły, dosyć trudny. Trochę przyznam, że też się bałam. No ale skoro zaczynać, to zaczynać na całego i dzisiaj poznamy sobie historię analizy Michel, Przyznam Wam szczerze, że zastanawiałam się z jakiej kwestii, z jakiej perspektywy podejść do tej sprawy, ponieważ wiadomo, że są takie dwie szkoły, dwie strony, dwie teorie na temat tego, z czym jest związana. Ta historia jednak głosi tutaj o sprawach takich czysto duchowych, o których sobie też rzecz jasna opowiemy. Druga kwestia to jest kwestia taka bardziej racjonalna, czyli przedstawienie jakichś faktów i logiczne wyjaśnienie tego, co tak naprawdę się stało. Ja powiem szczerze, że moje zdanie jest podzielone, dlatego też nie będę Was jakoś specjalnie w mojej narracji naciągać na którąś ze stron, bo myślę, że każdy sobie opinię sam wyrobi. No, to w takim razie bez zbędnego przeciągania. Zapraszam do słuchania. Przenosimy się do Niemiec. Mamy wiek 20 i to tak bardzo ogólnie mówiąc, ponieważ będziemy tutaj skakać po różnych latach. I na sam początek przenosimy się do miejsca o nazwie Label Ja od razu mówię, że niemiecki nie jest moim ulubionym językiem, znaczy takim, z którym jest mi bardzo po drodze, więc jeżeli coś wymawiam źle, to przepraszam, możecie mnie po prostu zjechać w komentarzu. Jeśli chodzi o Leipelfing, to jest to małe miasteczko położone w miejscu o nazwie Bawaria, znaczy nie, żebym wcześniej nie słyszała, więc to Bawaria, no ale tak ogólnie z geografią też mi nigdy nie było po drodze. W każdym razie jest to głównie miasteczko rolnicze, rolnicze, jego mieszkańcy zajmują się rzemiosłem i to tak w dużym ogólnym pojęciu tego słowa. No i ogólnie charakterystyka mieszkańców oraz tamtego okresu jest taka, że większość osób to były osoby naprawdę silnie wierzące, które starały się przynajmniej żyć z naukami swojej wiary, to było dla nich nadwyraz ważne, ja nie mówię, że teraz tak nie jest, chociaż wydaje mi się, że, że są, no oczywiście, że są osoby wierzące, jednak w dużej części troszeczkę ta granica się przesunęła, no i, i tu w dzisiejszych czasach na niektóre rzeczy przymyka się oko, a w tamtych czasach było to nie do do pomyślenia. No ale po kolei poznajemy rodzinę Michel oraz rodzinę Furk. Obie te rodziny, tak jak większość mieszkańców, o czym już wspominałam, zajmują się rzemiosłem. Na przykład rodzina Michel ma własny tartak. A dokładnie to ojciec Józefa ma własny tartak. No a Józef, który jeszcze w momencie, kiedy go poznajemy, kiedy opowiadamy całą historię, jest młodym, przystojnym, ambitnym mężczyzną, który planuje zostać duchownym. I zapewne w tamtym momencie nie jednej pannie się łezko wokół zakręciła, no bo taki, taki dobry kandydat na wydaniu, jeszcze ojciec ma tartak. No szkoda, szkoda, że będzie duchownym. E, tyle, że Józef odpowiednie kroki ku temu podjął, ale trzeba było zmierzyć się z edukacją, no bo tak z marszu sobie duchownym zostać nie można, e, a Józefowi nie było po drodze z łaciną. W dzisiejszych czasach zapewne nie byłby to problem, no ale w latach mniej więcej 40-50. Bez tej łaciny Ani Rusz, no i niestety plany Józefa poszły się kochać. Młody mężczyzna, po przeróżnych perpetiach życiowych, w które już się tutaj nie będę wgłębiać, ponieważ historia zdecydowanie nie jest o tym, postanawia wrócić do rodzinnego domu i wziąć ślub z Anną Furk. O rodzinie Furk też tutaj mówiłam. Mamy dwie rodziny, no i Anna oraz Józef postanawiają te dwie dynastie złączyć. Ogólnie to Anna potem zacznie pracę w tartaku. Bardziej to będzie praca biurowa, jakieś tam papiery, nie papiery. No ale wiecie, no chyba trochę poznajomości. No ale po kolei na świat przychodzi ich pierwsza córka o imieniu Marta. E, Natomiast 21 września 1952 na świat przychodzi ich drugie dziecko i jest to nasza bohaterka Analiza. I o ile na Wikipedii można przeczytać, że analiza urodziła się w Labelfingu, no to rodzina mieszkała już w tamtym w momencie w... Kingbergu i właśnie tam na ten moment Kingberg liczył około 3000 mieszkańców. W tamtych czasach było mniej więcej podobnie i właśnie tam Anna oraz Józef postanowili założyć swoje ognisko domowe. W tamtym momencie Józef postanowił zostać tak jak jego ojciec rzemieślnikiem, skończył odpowiednie kursy, no i tam się po prostu rzemiosłem zajmował. Następnie zaczyna się istne kindergarten, ponieważ w 1954 roku na świat przychodzi kolejna ich córka o imieniu Gertruda. Dwa lata później poznajemy Barbarę, a rok po Barbarze przychodzi Rozwita. Więc na wesoło można powiedzieć, tak bardzo, ale to bardzo rodzinnie. I chciałabym się powiedzieć, że żyli długo i szczęśliwie. Papa zakończył ten podcast, ale niestety tak nie było. Pierwsza przykra rzecz, przykre wydarzenie, które miało miejsce w całej rodzinie, to ich pierwsza córka, Marta, która w wieku 8 lat chorowała. Miała chorobę nerek i niestety odeszła. Było to nad wyraz przykre dla całej rodziny, ponieważ Marta jako córka pierworodna uchodziła za takie idealne, nieskazitelne dziecko. Często jak cała rodzina jechała sobie do dziadków, do wcześniej wspomnianego Leipelfinga, no to dziadkowie mieli owieczki, ta Marta się z owieczkami bawiła, więc tutaj mamy obraz takiej, takiej uroczej dziewczynki, która bawi się z owieczkami, a dodatkowo rodzice opisali ją jako takie bardzo posłuszne, pobożne dziecko, no właśnie pobożne, tutaj to, to to jest bardzo ważne w tej całej sprawie, ponieważ, tak jak większość osób w tamtych czasach, w tamtym rejonie, oczywiście nie wszyscy, no to rodzina była wierząca, była bardzo wierząca. Co niedzielę pierwsze kościelne ławki, a właściwie to nie tylko co niedzielę, czasami w tygodniu również. Przed każdym posiłkiem rodzina łapała się za ręce oraz odmawiała wspólną modlitwę, ale wiadomo, że nie tylko o wspólne trzymanie się za ręce tutaj chodzi. Chodzi o to, aby przestrzegać zasad, przestrzegać nauki. No i Państwo, Michel, mieli troszeczkę inne zdanie niż ogólnie doktryny Kościoła mówią. A mianowicie mamy coś takiego jak wybaczenie grzechów. W momencie, kiedy mamy poczucie winy, żałujemy z tego, co zrobiliśmy, no to te złe czyny mogą zostać nam wybaczone. Natomiast według Anny i Józefa, no to tak nie do końca. Oczywiście każdy z nas jest człowiekiem, każdy z nas popełnia błędy, ale to nie działa według nich, według ich w ten sposób, że możemy żałować, no i zostanie nam to wybaczone. Nie, nie, nie. Tutaj trzeba okazać ogromną skruchę i zadość uczynić. I żeby było w 100% jasne, chodzi o to, żeby za naszymi myślami szły również czyny, czyli to nie, nie tylko tyle, że odmówimy sobie trzy razy zdrowaśki w głowie, już wszystko jest zapomniane, no nie, trzeba tutaj pokazać faktyczną skruchę swoimi czynami. No, okej, okay, ale nie o tym jest podcast. Podcast jest na temat naszej analizy, i przejdziemy sobie do jej lat młodości, ponieważ tutaj też jest bardzo ciekawie. Była ona dzieckiem, które zdrowie miało na niezbyt dobrym poziomie. I tutaj na przykład tam katarek, czy tam gorsze samopoczucie, to było na porządku dziennym. Właściwie to był taki stan normalny, o ile nie było to coś gorszego ponieważ już przed pójściem do szkoły analiz przeszła chyba wszelkie możliwe schorzenia. Znaczy, takie, no można powiedzieć, że typowo dziecięce, bo dzieciaki trochę częściej chorują, no ale nasza główna bohaterka chorowała nieco częściej, dużo częściej niż standardowe maluchy w jej wieku. Z tego powodu analiza, Anna Luisa właściwie, jeżeli tak by patrzeć na polskim, zaczęła przez krótki moment edukację przedszkolną, a już brzmi poważnie, no ale tak jak wspominałam, przez moment, ponieważ co chwila jednak musiała rezygnować z tego pójścia do przedszkola, zostać w domu, ponieważ znowu zdrowe jej nie dopisywało. No i z tego powodu, jeżeli chodzi o jej relacje z rówieśnikami, to nie były one najlepsze. Znaczy, wiadomo, tutaj masz jakieś 3-5 lat, to te relacje nie są jakieś głębokie, ale w książce, którą czytałam, jest wspomniane, tak, umiem czytać, jest wspomniane, że właśnie z powodu jej częstej absencji rówieśnikom zdarzało się jej dokuczać, no i z tego powodu właśnie czuła się ona wyobcowana, już tak w młodym wieku. Również ze względu na stan zdrowia rodzice analizy zostali poproszeni, właściwie taka była złota rada, rada pani nauczycielki, aby ich córka poszła rok później do szkoły. No bo po, po co ma iść od razu, żeby potem znowu jej nie było, no bo stan zdrowia jej na to nie pozwala. A tak to poczekajmy jeszcze rok, może będzie bardziej silniejsza, nabierze odporności, no i będzie mogła nawiązać relacje z kolegami i koleżankami z klasy. I właściwie tak też się stało. Analiza poszła rok później. Jeżeli chodzi o jej zdrowie, to była lekka zmiana, lekka poprawa może nie jakaś spektakularna, ale zawsze coś. Anna, czyli matka, starała się zajmować swoją córką jak najlepiej, ale tutaj trzeba przyznać, że trochę męczyły ją wyrzuty sumienia, ponieważ obawiała się, że stan zdrowia analizy to jest jej wina. Znaczy, no ciężko powiedzieć, bo tutaj żadnego takiego logicznego wytłumaczenia, na to nie ma, dlaczego miałaby to być jej wina, ale wspomniane jest, że w rozmowach z sąsiadkami, z jakąś tam panią Haliną z ósemki, no to Anna wspominała, że te takie chude, małe, te dziecko, może to jest właśnie jej wina. China, bo, bo coś tam nie dojadała w ciąży, no ale wiadomo, że to jest tylko takie gadanie. Z czasem jednak zaczynało być coraz lepiej i w momencie, kiedy analiza poszła do gimnazjum Delberga, tutaj polegało to na tym, że musiała dojeżdżać do innego miasta, no to jej stan zdrowia naprawdę się poprawił, dodatkowo też urosła, przestała tam być o głowę niższa od rówieśników, nabrała też trochę ciała, oczywiście w dobrym znaczeniu tego słowa, no i ta możliwość jazdy pociągiem codziennie sprawiła, że analiza miała Nieco więcej pewności siebie, no bo w końcu codziennie wstaje, musi odpowiedzialnie wsiąść do pociągu, dojechać. Zaczęła też również zapoznawać znajomych, okazało się, że, że fajna, taka zabawna i ogólnie towarzyska z niej dziewczyna. Wiecie co chodzi, w takim momencie samocena dosyć mocno rośnie, ponieważ do tej pory była pod opieką swojej matki, która za każdym razem wmawiała jej, że jak jakieś spotkanie ze znajomymi, no to nie, no bo znowu się przeziębie, że tam będzie źle z twoim zdrowiem, a tutaj jednak mogła poniekąd sama decydować o sobie, być bardziej samodzielna, poznać znajomych, co jakiś czas nawet mogła z nimi gdzieś wyjść, więc naprawdę na duży, ale to duży plus. Jeśli chodzi o wychowanie, to tutaj ciężko określić, jakimi do końca rodzicami była Anna i Józef. Z jednej strony kładli nacisk na te wartości religijne, i te były przestrogi na każdym możliwym kroku, na przykład z tą dziewczynką to ty się nie koleguj, no bo ona nie jest tam odpowiednio pobożna. Niby byli też tacy bardziej oschli, chociaż jeżeli chodzi o relacje, analizy ze swoją matką, to Anna była w stosunku do niej opiekuńcza. Natomiast Józef czasami był też opisywany jako taki wręcz nadopiekuńczy. Opiekuńczy ojciec. I to w kwestii do wszystkich swoich córek, więc nie można chyba tutaj mówić o takim jakimś bardzo oschłym wychowaniu. Chociaż te relacje różniły się w zależności od tego, o którą córkę spytać. Ponieważ młodsze rodzeństwo analizy, no bo jak już Marty nie było, no to analiza była najstarsza, było traktowane inaczej niż ona. Jeżeli chodzi o siostry, czyli tą Gertrudę, Barbarę oraz Rozwitę, to one na przykład jak już wszyscy podrośli, byli w takim wieku, były te dziewczęta w takim wieku nastoletnim, no to ta młodsza trójka na przykład mogła chodzić na jakieś tam imprezy, imprezy, a to były takie bardziej jakaś potańcówka w remizie. I faktycznie Anna jako matka zgadzała się, aby dziewczęta tam poszły. Tyle, że za każdym razem tutaj było no, 100 zasad, jakie mają przestrzegać, żeby nie tańczyć z chłopcami, aby ubrać się odpowiednio, aby wrócić odpowiedni porze. No to akurat tam jest normalne, to było takie przestrzeganie, żeby żadnych relacji z chłopcami nie było pod żadnym pozorem. I to też jest dziwne, ponieważ z jednej strony na te potańcówkę w ramizie mogły sobie iść, ale na przykład jeżeli chciały odwiedzić jakąś swoją koleżankę, to Anna bardzo rzadko się zgadzała, ponieważ twierdziła, że na przykład ich koleżanki nieodpowiednio się prowadzają, albo rodzice tych koleżanek nie, były ostatnio, nie byli ostatnio na mszy w kościele w niedzielę. Albo co jeszcze ciekawsze, u nich w domu znajdują się nieodpowiednie książki, bo też takie argumenty szły, o jakie książki chodzi, to nie wiem i chyba nie chcę wiedzieć. No ale wiecie, to tak, takie, taka trochę rozbieżność jest. Nie wiadomo, jakie do końca były zasady w tym domu. Natomiast e, jeśli chodzi o analizę, to ona co prawda mogła odwiedzać koleżanki, nie wiem, czy to robiła jakoś specjalnie często, ale tutaj jakoś e, no, nie było to aż tak zakazywane. Ale jeżeli chodzi o wyjście właśnie na wcześniej wspomnianą potańcówę w remizie, to nie, pod żadnym pod żadnym pozorem nie ma takiej opcji. To też jest ciekawe, no bo ona w końcu była najstarsza. No ale tak mniej więcej staram się Wam nakreślić, jakie relacje tutaj były i być może jest na to jedno wytłumaczenie, a mianowicie analiza bardzo dobrze się uczyła. I tutaj jakieś rodzice mówili, że jej ich nie interesuje to, czy ona się uczy w domu, ale chcą widzieć wyniki na świadectwie, no i faktycznie te wyniki na świadectwie były. A co ciekawe, analiza bardzo lubiła łacinę w odróżnieniu od jej ojca. Bądź co bądź nie zmienia to faktu, że Anna oraz Józef pokładali wielkie nadzieje w swojej córce i liczyli na to, że ona nawet być może w przyszłości zda maturę. Ja tutaj od razu mówię, że na tamte czasy ta matura nie była tak powszechna jak teraz. Ja też patrzę na przykład po swoich dziadkach, że tutaj też nie każdy ma i raczej jak już ktoś miał zrobioną maturę, a jeszcze dodatkowo poszedł na studia, no to, no to był szatun na dzielni. Dodatkowo państwo, Michel, nastawili się jak. Jak Daltonista na kolorowy telewizor, że ich córka ma zostać nauczycielką. Czyli nie dość, że ma zdać maturę, to jeszcze ma być nauczycielką. A nawet jeżeli nauczycielką nie zostanie, to może na tych studiach zapozna jakiegoś mężczyznę, który będzie nauczycielem, wyjdzie za niego za mąż, no i będzie po prostu panią nauczycielką. Znaczy panią nauczycielką, ale bez tytułu. No i może właśnie z tego powodu nie mogła ona chodzić na te potańców w remizie. No cóż moi drodzy, przechodzimy do najważniejszych wydarzeń, na temat których jest ten podcast i dlaczego on w ogóle powstał. Od razu powiem, że ominę Wam e, takich szczegółów, szczegółów, ponieważ na temat tej sprawy jest bardzo wiele w internecie. Można znaleźć również kasety, o których też później trochę opowiem. Jednak moim celem nie jest to, żebyście nie wyrabiali w drodze do łazienki, dlatego też no, nie chodzi mi o to, aby ten podcast jakoś specjalnie został w Waszej pamięci. E, ominę niektóre szczegóły. Znaczy może nie tyle, co ominę, wspomnę, ale, nie, ale bez dawania się w detale. Więc zaznaczam od razu, że w źródło znajdziecie książkę, na której się też trochę wzorowałam. Znajdziecie również inne materiały, gdzie wszystko jest bardzo dokładnie opisane. Jeżeli ktoś będzie chciał e, dość mocno pogłębić, kłębić tę historię, to serdecznie Was tam zapraszam do tych wszystkich źródeł i materiałów, które są w komentarzu. No ale po kolei mamy wrzesień 1968 roku, zaczyna się nowy rok szkolny, analiza jest no jakiś czas przez, przed swoimi 16 urodzinami, no bo jak już wspominałam, ona miała urodziny 21 września, zaczyna się nowy rok szkolny, wszystkie cała młodzież z utęsknieniem wraca oczywiście do szkoły, mogą znowu powitać swoich rówieśników z klasy, analiza również no ale w połowie września dzieje się coś bardzo dziwnego. Na jednej z lekcji koleżanka analizy, dziewczyna o imieniu Maria, zauważa, że analiza jakby w pewnym momencie zaczęła przysypiać na tej lekcji. Znaczy, no nie oszukujmy się, to nie jest nic dziwnego. E, tyle, że do analizy było to bardzo niepodobne i tak ciężko było wyjaśnić, co się z nią dzieje. Jakby, miała, jakby tak miała otwarte oczy, potem zamknięte, przez moment nic się nie ruszała, no i aż się ta Maria złapała za rękę i spytała, ej, co się dzieje. E, na co analiza odpowiedziała, że... E, nie mogła się ruszać, tak jakby w ogóle ani ręką, ani nogą. Jakby na chwilę kompletnie nie wiedziała, co się dzieje. Znaczy, miała świadomość tego, że jest na lekcji, ale nie mogła nic powiedzieć, nie mogła się poruszyć. No, Maria się troszeczkę tym zaniepokoiła. Analiza przez moment również, ale później powiedziała, że to może kwestia tego, że dzień wcześniej zbyt dużo pracowała i to tylko tam zmęczenie, albo może po prostu, wiadomo, zaczyna się jakiś tam okres przeziębień. No, nie ma się ogólnie czym, czym przejmować. Tyle, że nastała noc tego samego dnia, Analiza zasnęła i w pewnym momencie się obudziła. I tak na dobrą sprawę pojawił się ten sam stan, który był na lekcji czyli dziewczyna nie mogła się ruszyć kompletnie, nie mogła też wydać z siebie żadnego słowa, jednak miała świadomość tego, co się dzieje, no i nie mogła nic zrobić. Rzekomo ten stan potrwał chwilę. Jaką chwilę? To tutaj szczegółów nie znalazłam. Jednak następnie analiza poszła spać i rano wstała i powiedziała o wszystkim swojej mamie Annie. Anna zauważyła, że łóżko analizy jest całe mokre. Więc pomyślała, że być może znowu zdrowie jej podupada i dzieje się coś niezbyt fajnego, no warto się temu przyjrzeć. No tutaj mama analizy miała takie podejście, że jedyna ukochana córka, zdolne dziecko, ona musi być zdrowa, jeżeli już jakieś tam dziwne symptomy się pojawiają, to niech zostanie w domu i odpocznie. Ja tutaj trzeba też przyznać, że faktycznie analiza miała napięty grafik, ponieważ poza tym, że miała świetne stopnie w szkole, to dodatkowo grała w tenisa, ćwiczyła grę na fortepian, no i potencjał, rzecz mówiąc, był ogromny. O tym wydarzeniu wszyscy zapomnieli i cały rok szkolny minął bez zarzutów. Analiza coraz częściej zaczęła, zaczynała wspominać w rozmowie ze swoimi koleżankami, że wybiera się na WSP, czyli Wyższą Szkołę Pedagogiczną, no i że ona faktycznie chce zostać tą nauczycielką. No i wszyscy zapomnieli o tych wydarzeniach. Tak dalej się życie toczyło, było wszystko ok, aż do następnego roku, 1969, dokładnie była to noc z 23 na 24, 4 sierpnia, czyli jeszcze lato, ta przerwa letnia, wakacje i sytuacja się tutaj powtarza. Analiza budzi się, ale nie może się ruszyć, nie może wydać siebie żadnego słowa. Później znowu zasypia i znowu informuje swoją matkę o tym, co się działo. W tamtym momencie Anna, widząc, że sytuacja się powtórzyła, postanawia udać się ze swoją córką do doktora. No bo, wiadomo, warto zgłosić coś takiego, dowiedzieć się, czy, czy coś jest na rzeczy, czy może jednak nic na rzeczy nie ma. Analiza zostaje przebadana, i tutaj odpowiedź jest mniej więcej taka, że nie ma żadnych symptomów fizycznych. Najprawdopodobniej fizycznie dziewczynie nic nie dolega. Może być to kwestia umysłowa. Myślę, że duża część z was pamięta albo wie, jak w tych czasach się tego typu sprawy traktowało no, niezbyt poważnie. Często było takie przyświadczenie, że lepiej takie rzeczy ukrywać, nie mówić o tym. No i tak samo zareagowała matka analizy. Kiedy okazało się, że tutaj fizycznie nic się nie dzieje, ale może jednak w głowie coś się dzieje, to powiedziała swojej córce, aby pod, pod żadnym pozorem nikomu o tym nie mówiła, no bo przez to może się nie dostać na tę WSP, czyli tą wyższą szkołę pedagogiczną, no i ogólnie wszelkie możliwe plany, to mogą tam jej le le legnąć w gruzach, więc nikomu ma o tym nie mówić. No, następnie, jak zaczął się kolejny rok szkolny w 1969 roku, to analiza jednak podupadła na zdrowiu i tu tak już biorąc pod uwagę kwestię fizyczną, miała problemy z płucami, później jeszcze bolało ją gardło, no i tak wyszło, że dość sporo szkoły omijała. Następnie została skierowana do sanatorium dla młodzieży i niestety z tego powodu musiała jeden rok szkolny opuścić. No ale nastał 1970. Stan zdrowia analizy się trochę poprawił, no i musiała ona wrócić do szkoły. Co prawda trochę miała obawy na temat nowej klasy, z którą musiała chodzić, no bo jak już wspominałam, ona w ogóle poszła rok później do szkoły, no i teraz jeszcze ten rok miała w plecy, więc na dobrą sprawę chodziła do szkoły z osobami o dwa lata, do klasy, z osobami o dwa lata młodszymi. No i jak nastał rok szkolny w 1970 roku, to troszeczkę się tego obawiała. Co prawda, wciąż do tej samej szkoły chodziły jej koleżanki, no można powiedzieć, że z poprzedniej klasy, między innymi, wcześniej wspomniana Maria. No i analiza rozmawiała sobie z tymi koleżankami. I na przykład Maria zauważyła, że dziewczyna jest trochę bardziej osamotniona, prawie do nikogo się nie odzywa, jest taka cicha. Wcześniej była, no ja tutaj opisałam, że taką duszą towarzystwa. Nie wiem, czy to była aż taka dusza towarzystwa, no ale z pewnością podtrzymywała temat, potrafiła pożartować, miała jakieś poczucie Humoru, a teraz jakby to wszystko nagle wygasło. Dodatkowo, jej koleżanki zauważyły również, że coraz częściej mówi ona o tematach religijnych, boi się tego, że jej wszystkie złe uczynki nie zostaną wybaczone, ale również boi się o złe uczynki jej rodziny, a właściwie to całej ludzkości. Analiza również mówi, że ona chciałaby zadośćuczynić to wszystko za innych. Całą pokutę przyjąć za innych, no bo tak już wspominałam, tak jak w wychowaniu Józefa oraz Anny, to to nie było tylko tak, że żałujemy swoich złych uczynków. No trzeba to jakoś przepracować. No cóż, w roku 1970 analiza miała dwukrotnie taki epizod wcześniej wspomniany, czyli to, że traciła kontrolę nad własnym ciałem, no i nie mogła się odezwać, ale to tyle. Tak? To, to nie jest jeszcze aż takie straszne. Znaczy, no wiadomo, że, że nie brzmi to dobrze i nikt nie chciał być w takiej sytuacji, ale jednak te symptomy nie były jeszcze aż tak złe, aby nie mogła ona się uczyć, kontynuować swojej edukacji, no i ogólnie w miarę normalnie funkcjonować. Dodatkowo na przestrzeni 1970-1771 dziewczyna coraz bardziej zaczęła się angażować w życie religijne, rozmawiała z wieloma duchownymi, rozmawiała ze swoimi rodzicami i była bardzo przejęta i zgorszona dzisiejszym społeczeństwem, tym, że ludzie nie przestrzegają wszystkich zasad. No i, i co tam się z nimi potem stanie, czy osiągną oni wieczną chwałę i życie wieczne, czy może jednak nie. No, mniej więcej tego typu zagadnienia ją interesowały. Również jeżeli chodzi o jej zdrowie, no to było tak naprawdę różnie, można powiedzieć. Mam tutaj na myśli takie zdrowie fizyczne, ponieważ co jakiś czas zdarzała jej się absencja w szkole i musiała te zajęcia opuszczać, ponieważ nie było z nią dobrze. No ale jako tako zdawała z klasy do klasy, znaczy może nie tyle co zdawała, wcześniej była wzorową uczennicą, piątkową, szóstkową, nie wiem czy szóstki byłem. A teraz tak 1971, 72, no to jednak. Takie czwór, czwórki, trujen, co nie zmienia faktu, że udało jej się napisać maturę i napisała ją dość dobrze, do tego stopnia, że dostała się na wcześniej wspomnianą wyższą szkołę pedagogiczną. Jednak mniej więcej w tamtym momencie jej stan zdrowia zaczął się pogarszać. Te dziwne epizody, o których wcześniej wspominałam, zaczęły mieć miejsce coraz częściej, a dodatkowo analiza jakby traciła pamięć na chwilę, nie wiedziała, gdzie się znajduje, nie wiedziała kim jest, później wszystko wracało do, do porządku dziennego, ale zaczęło się to nasilać. No i niestety, znaczy, niestety, właściwie to stety po raz kolejny dziewczyna udała się do lekarza i tym razem w 1972 roku został jej przypisany lek na epilepsję, ponieważ że, że to mogą być właśnie tego typu kwestie, no i warto zacząć to leczyć. Poza lekami, rodzice, dziewczyny twierdzili, że najlepszym lekarstwem jest modlitwa. Dlatego też praktycznie codziennie zbierali się w salonie całą rodziną, no i prosili o powrót do zdrowia, analizy oraz ogólnie na, na wszystko co najlepsze dla całej rodziny. Jednak właśnie w tamtym momencie, kiedy wszyscy siedzieli w salonie no i skupiali się na swoich prośbach, analiza zauważyła u siebie kolejny symptom, a mianowicie w trakcie tych, tych błagań, próśb do, do Boga, zauważyła, że twarze swojej rodziny. Są nieco dziwne, jakby takie rozmazane, robią y, głupie miny. Nie wiem, nie wiem, czy tak to można opisać. Ogólnie te twarze to nie były zwykłe twarze ludzi skupionych, y, tylko to były jakieś takie, no, no powykręcane trochę. W 1973 roku wcale nie było lepiej ponieważ właśnie wtedy analiza zaczęła słyszeć w swoim domu dziwne stukanie, pukanie, jakieś takie dźwięki, które dochodziły albo z sufitu, albo z podłogi. No i początkowo Józef, czyli ojciec, starał się uspokajać całą rodzinę, twierdząc, że, że może to jest kolejny objaw jakiegoś tam dziwnego stanu zdrowia, który ma analiza, że to nie jest nic takiego i nikt nie powinien się tym przejmować. Jednak z czasem reszta też zaczęła słyszeć te stukanie i pukanie, no i już zaczęli się tym martwić. A biorąc pod uwagę, że były to osoby bardzo religijne, bardzo wierzące, no to w ich głowie zaczęło roić się podejrzenie, że może mamy tutaj do czynienia z jakimiś bytami pozaziemskimi. Dlatego też już w 1973 roku Anna, czyli matka, postanowiła skierować się o pomoc do duchownych, którzy na samym początku jej odmówili, twierdząc, że, że tutaj to nie są kwestie duchowe, tylko to są kwestie fizyczne, no i ich córka powinna po prostu się leczyć, a z czasem będzie wszystko dobrze. Tyle, że moi drodzy, wcale lepiej nie było i te dobrze stawało się coraz bardziej odległym tematem. Jak wspominałam, ja Wam oszczędzę tych cudownych szczegółów, po których moglibyście mieć problemy ze snem, no, ale ogólnie, Analiza nie chciała jeść, a jak już jadła, to na przykład zdarzało jej się konsumować pająki lub inne tego typu stworzonka. Miała mnóstwo energii, praktycznie przez cały dzień biegała po domu, skakała po podłodze, odbijała się o ściany. No i ogólnie było to dość nietypowe, tym bardziej, że zdawało się, jakby nie było z nią takiego kontaktu emocjonalnego, nie można było z nią porozmawiać, ponieważ była w jakimś takim dziwnym transie. Następnie zaczęła mieć dość sporą awersję do wszelkiego rodzaju obrzędów, wiary, obrzędów kościelnych. Na przykład nie mogła przyjąć hostii, denerwowały ją krzyże wiszące na ścianie i je niszczyła, a następnie łamała. Podobne odruchy były co do wody święconej. Ja wiem, że nie brzmi to zbyt dobrze, i z pewnością nikt z nas nie chciałby takich symptomów doświadczyć. Jednak jeżeli chodzi o analizę, to to nie było do końca tak, że ona 24 na dobę robiła te wszystkie rzeczy, i ogólnie było z nią aż tak źle. Były momenty, gdzie z powrotem miała tak zwany kontakt z bazą, stawała się sobą. Zresztą też już była na tej wyższej szkole pedagogicznej i chciała zostać nauczycielką, i nawet udawało jej się zdawać. Jakieś egzaminy, udawało jej się uczyć. Co ciekawe, nawet w międzyczasie udało jej się zapoznać mężczyznę Petera Himzela, no, z którym weszła w związek. W sensie, no tak spotykali się, planowali nawet ślub w przyszłości. No i razu pewnego tutaj też znalazłam, jakby wspomnienie tego Petera, że widział jak analiza bierze do dłoni jabłko, a następnie to jabłko całkowicie zgniata. Czyli że tutaj chodzi o to, że miała taką ogromną siłę nagle. No i właśnie tak to wygląda, że mamy dwie strony medalu. Z jednej strony widzimy normalne życie studentka, która poznała jakąś tam miłość, wkracza w życie dorosłe. No, i ogólnie wszystko ładnie, pięknie się maluje, a z drugiej strony mamy takie dziwne epizody, i nikt nie jest w stanie tego wyjaśnić. Dodatkowo do tych epizodów zaczęły dochodzić o mamy, jeśli można to tak opisać. No, analiza zaczęła słyszeć głosy, widzieć rzeczy, których najprawdopodobniej widzieć nie powinna. Głównie chodzi tutaj o takie byty nadprzyrodzone. Twierdziła, że widzi zjawy albo jakieś takie dziwne, zdeformowane postępowanie. Stacie, ale również miała widzenia typowo religijne, na przykład twierdziła, że sama Maryja do niej przemawia, która twierdzi, że to wszystko jest na nią specjalnie sprowadzone po to, aby mogła odkupić winy innych. W sensie, że, że analiza musi przez to wszystko przejść, aby później mogła odkupić te winy. No cóż, moi kochani, w 1973 roku w końcu udaje się uzyskać pomoc od duchownych. I tutaj do gry nam wchodzą Ernest Alt oraz Arnold Renz, którzy właśnie byli duchownymi, no i dostali oni zgodę na przeprowadzenie rytuałów, które mają na celu wyprowadzenie złych bytów. No już zwał jak zwał. Takie sesje, jeśli można to w ten sposób nazwać, Miały miejsce raz lub dwa razy w tygodniu i trwały one 4 godziny, więc no, dosyć sporo. Biorąc pod uwagę, że w tamtym okresie zostały nagrane słynne 52 taśmy. Te taśmy, nagrania właściwie z tych taśm, można znaleźć bez problemu w internecie. Właśnie w tamtym momencie dziewczyna przemawia dziwnym, jakby męskim głosem w, w różnych językach. No i dla większości osób to jest taki największy dowód, że jednak faktycznie Tutaj ta sfera duchowa jest prawdziwa i to właśnie na niej należy się skupić. Tyle, że im częściej trwały te spotkania, im dłużej one trwały, tym z naszą bohaterką było coraz gorzej. Straciła sporo na wadze, ogólnie dość mocno osłabła, no i jej stan emocjonalny również wydawał się być niezbyt dobrym. Znaczy, nie zmienia to też faktu, że były te przebłyski, były momenty, gdzie jednak potrafiła ona odpowiednio odpowie od od odpowiadać na pytania. Wiedziała, kim jest, wiedziała, co się dzieje, i na przykład, właśnie w trakcie rozmów z tymi duchownymi, czyli z tym z naszym Ernstem Altem i Arnoldem Rencem, opowiadała, że ona ma świadomość tego, co się dzieje i że ona się na to dobrowolnie zgodziła, a wszystko jest po to, żeby odkupić złe czyny innych ludzi, i że ona wiedziała, na co się pisze, jednak nie wiedziała, że będzie aż tak ciężko. Co ciekawe, znalazłam informację, że niektóre osoby z jej otoczenia, członkowie rodziny, również ją wspierali w tym przedsięwzięciu, czyli no, brali pod uwagę fakt, że tutaj mamy do czynienia z jakimiś siłami nadludzkimi. No i bardzo dobrze w sumie, bardzo dobrze, no bo tutaj taka nasza zdolna, dobrze myśląca córka, empatyczna i bierze na siebie winę innych osób, no dobra dziewczyna z niej. Czyli znaczy, ja, ja tak na dobrą sprawę nie do końca wiem, co o tym myśleć, bo mamy do czynienia z dziewczyną, której stan się pogarsza w momencie, kiedy zaczynają się te wszystkie cotygodniowe spotkania, a nawet i dwa razy w tygodniu, a jej rodzina ją w tym wspiera i mówi, że, że bardzo dobrze. Również w tym okresie, kiedy te, te spotkania zaczęły się dziać, kiedy tutaj nasi duchowni weszli do gry, to analiza zaczęła prowadzić dziennik i znalazłam fajny zapis z tego dziennika, znaczy, fajne to jest złe określenie. Po prostu tak złapał mnie za serce ten zapis i chciałabym się z Wami nim podzielić. Jest to notatka z 24 października 1975 roku. I tutaj cytując: Moje krzyże są największymi podarunkami. Wszystko jest podarunkiem mojej wielkiej miłości do ciebie. I jak twierdziła analiza, są to słowa, które słyszała od samego stwórcy. Dodatkowo w momentach, kiedy analiza wiedziała, co się z, nie, z nią dzieje, no i mogła porozmawiać albo z tymi duchownymi, albo ze swoją rodziną, to faktycznie mówiła, że jest wdzięczna za wszystko, co ją spotyka, no i wie, że to jest tam dar od samej góry. No i wszyscy ją w tym zapewniali. Jeszcze na moment skupię się na tych kasetach, o których wspominałam, które rzeczywiście tam bez problemu można odnaleźć w internecie. Ja słuchałam tylko. Urywku tych kaset i przyznam szczerze, że faktycznie robią wrażenie. Ciężko się tego słucha. Nie wiem, czy Wam polecam, czy nie polecam, być może część już słuchała. W każdym razie można tam znaleźć rozmowy z tymi złymi, rzekomo, z złymi bytami, które znajdowały się w analizie. Jeśli tak to można opisać. No i znajduje się tam taka informacja, jakoby te byty chciały wyjść, chciały opuścić jej ciało, jednak nie mogły, ponieważ coś się powstrzymuje. I zazwyczaj w tego typu rytuałach wygląda to w ten sposób, że um, jeżeli byt, który się znajduje w ciele takiej osoby, wypowie swoje imię, to można go wypędzić. W tym przypadku pojawiały się imiona, pojawiały się przeróżne imiona, które się w żadnym wypadku dobrze nie kojarzą. Na przykład padało imię już tak parafrazując: Króla Ciemności. Więc można powiedzieć, że naprawdę poważne rzeczy się tam działy. No cóż, moi kochani, przechodzimy do roku 1976. Ja już wam powiedziałam, że ja te, te wszystkie szczegóły najmniejsze to wam ominę, ale w tamtym roku było już naprawdę źle z analizą. Również jej organizm stało się mieć coraz mniej sił, no i wiadomo, że jednak każdy ma jakąś granicę. Mamy 1 lipca 1976 roku. Dzień wcześniej analiza, mając przebłyski świadomości, poprosiła jednego z duchownych o to, aby odpuścił jej te wszystkie złe czyny, które popełniła w życiu, natomiast już 1 lipca analiza odeszła. W tamtym momencie sprawa stała się jeszcze bardziej medialna i zaczęli się wypowiadać wszyscy, którzy mieli coś do powiedzenia. Osoby, które twierdziły, że są to kwestie duchowne, oraz osoby, które uważały, że jest to po prostu zaniedbanie. Zaniedbanie z tego powodu, że po prostu dziewczyny należało leczyć, a tutaj przez rok były odprawiane jakieś dziwne modły. I tak, również takie były opinie. Z tego powodu rozpoczął się proces Ernesta Alta i Arnolda Renza. W 1978 roku dostali oni wyrok 6 miesięcy pozbawienia wolności w zawieszeniu na 3 lata. Przyczyną było rzecz jasna nieumyślne doprowadzenie do tego, co stało się z analizą. No, ale nie zmienia to wcale faktu, że ta sprawa jest niejednoznaczna do dnia dzisiejszego. W dalszym ciągu możemy przeczytać opinie osób, które twierdzą, że faktycznie jest to młoda dziewczyna, która na swoich barkach nosiła krzyż całej ludzkości. No i to wszystko stało się ze względu na winę innych ludzi. Natomiast są też opinie, że po prostu był to wynik zaniedbania medycznego. Ja już wcześniej wspominałam o tym, że analiza dostała lek. Ona ten lek dostała w 1972. No i z tego, co jest mi wiadome, to niektóre tego typu lekarstwa mogą powodować jakieś. Słyszenie rzeczy, których nie ma, albo widzenie rzeczy, których nie ma, no ogólnie tego typu omamy. Dlatego też osoby, które jednak są po tej racjonalnej stronie, bardzo często podają ten argument, że być może wszystko, co się wydarzyło, to jest kwestia albo nieodpowiednio dobranych leków, albo nieodpowiedniej diagnozy. Oczywiście wiadomo, ile ludzi, tyle opinii, dlatego ja jestem bardzo ciekawa tego, co myślicie o całej sprawie. To już jest koniec faktów, które udało mi się znaleźć. Znaczy, no może nie tyle, co mi się udało znaleźć, no bo tych faktów jest naprawdę sporo. Jednak chciałam to zmieścić w nie aż tak długim podcaście. Oczywiście wszystkie źródła są podlinkowane, więc śmiało możecie przeczytać nieco więcej, a zwłaszcza te, te wszystkie szczegóły, o których tutaj nie wspomniałam. No cóż, jak już chyba wcześniej mówiłam, mam mieszane uczucia co do tej sprawy. Sprawy I do końca nie wiem, po której stronie medalu się znajduję. Nie zmienia to jednak faktu, że przyznam szczerze, że ten materiał był dla mnie ciężki, co być może w niektórych momentach wysłuchaliście, więc no nie miejcie mi tego za bardzo za złe. Starałam się, aby ta historia była w taki nieco bardziej luźny sposób przedstawiona dla wszystkich osób, które jednak są trochę bardziej wrażliwe. No i cóż, jeżeli macie jakieś pytania co do tego podcastu, znaczy może nie tylko co do tego podcastu, ale co do tego kanału, czy jakieś serie jeszcze będą, czy no cokolwiek, jeżeli cokolwiek chcecie zapytać, to też możecie śmiało pytać. Jak wspominałam, na dole w komentarzu znajduje się mail, gdzie możecie wysłać swoje historie. No i do usłyszenia.